trzeba udawać, że teraz jeszcze raz od zera przechodzimy 13 misję. No, ona jest dość szybka niby, ale ciężka. W Espen odbędzie się pierwsza po wojnie koronacja nowego władcy. Nasi zwiadowcy donoszą, że rebelianci planują ubić nowego króla, a także zniszczyć przy tym całe miasto, aby uzyskać wpływy w regionie. Potężny mur obronny Espen dałby rebeliantom znaczną przewagę. Obroń miasto i rozbij w pył wrogie jednostki. Zadbaj również o bezpieczeństwo przyszłego króla Ferden. No, to jest ciężka misja, ale... ale damy radę. Co to za gra? To jest Tencent Merchants, taka gra z dzieciństwa. Nie wiem, może pamiętasz, może kojarzysz. Moim zdaniem znakomita gra. Kurczę, jedną kratkę powinienem podejść. Ej, te konie? Czemu konie nie atakują? A nie, dobra, atakują. Tak, panie. Jazda w morzu. Twoi żołnierze są atakowani. To są super kusznicy, dlatego mamy szansę wygrać w ogóle tę bitwę, czyli ci... Jak to było? Że specjalni? Że... Nie, czekaj. No... jednostka specjalna, o. So very special. Kurczę. Nie, zgunia. No to nie, to nie jest dobry save. Co? To niebiescy się zbuntowali? Co tu się stało? Ej, no nie, no to w ogóle nie wyszło. Trzeba jeszcze raz. Nie wiem, jak tę misję przejść, kurczę. Mega ciężka jest. Sohiner 8, a klimatyczna gra. No trochę tak. To jest taka, wiesz, gra z lat... chyba w 98 ona wyszła, czy... czy jakoś tak. A dodatek chyba w 2001. Piękna sprawa. Ale mega ciężka jest, no. Kurczę, teraz niepotrzebnie nie strzelałem przez chwilę. Ej, serio? Czy oni za mną idą? O mój Boże, no to nie znaczy, że ja to wygram. Ale dziwnie się ułożyło. No takiej to jeszcze nie miałem sytuacji. A może go save'a będę wczytywać? Już nie wiem. Już zgłupiałem. Ej, no bo teraz to mnie w kleszcze tu jakieś biorą z dwóch stron. No to nie, no to taką flankę mi założyli. No nie da rady, nie da rady. Jeszcze tu mam się bić, jeszcze tu może mam wygrać. No to im tych budynków milion dali też. Nie wiem, mam jakoś rozdzielać ten cały? Nie, no to w ogóle bez szans. Znaczy, konie teraz tutaj może dadzą radę. No, ale miecznicy mnie dojechali. Nie no, jak ja to rozgrywałem. Dobra, jest potencjał. A tu nie wiem nawet, jak się mam ustawić z tej lewej strony. Przecież to jest niemożliwe. No nie, źle mi się ustawili kusznicy. Oni mieli minimalnie się rozdzielić, o właśnie tak, żeby... Ej, ej, ej.
ogień się zaczyna. Sami kusznicy przeżyją, naprawdę? Wtedy mi przeżyło i dużo więcej na innym save'ie. Chyba będziemy go używać. A czy skąd się to wzięli w ogóle? Z czym je ubili? No ja to mogę wymikrować, co prawda, ale... To nie o to chodzi chyba. Kurczę. Gdzie oni tam biegną, te moje konie? To na ich konie moje biegną? Nie wiem. Co tu się dzieje? Nie wiem, jak tę bitwę po lewej rozegrać. Ta tutaj mam wrażenie, że też od przypadku zależy. I tak walka i walka. Konna z prawej jako pierwszy na kuszników. Nim miecznicy dojdą. Resztę ustaw później. Dobra. Posłucham się wskazówki. Tak jest, rozkaz. Tak, tak, panie. Rozkaz. Tak, panie. Słuchaj. Rozkaz. 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 A ci? Nie wiem, co ci mają zrobić. Serio, nie mam pojęcia. No w sumie źle nie jest, tak bym powiedział. Teraz dużo się jakoś... Ej, coś lepszego jest, no. Coś jest... Ej, dużo lepiej jest. Serio? I to zrobiło taką różnicę? Nie, no może mi się wydaje. Może mi się wydaje. Co? Jaka różnica? Twoje oddziały są atakowane. Dajcie mu wojsko, on powinien być generałem. Tutaj nie mam pojęcia, co mam zrobić. Serio, bo to ja przegrywam to przez to na ogół. Może tutaj sobie jakoś. No dobra, zapiszmy na razie. Czy jeszcze tak dużo to mnie nigdy nie przeżyło. Wszyscy kusznicy. Czy może więcej koni wtedy miałem faktycznie, a konie też jakiś sens mają, no bo oni mogą dobiec. Ale spokojnie. Kurczę, jakby oni potrafili teraz tutaj jakoś podejść i tutaj. Ci to nawet nie wiem gdzie. Kto to jest ten kusznik, którego ja teraz operuję? To są kusznicy, którzy na jeden strzał od razu ubijają i zawsze trafiają, dlatego tak to wyglądało teraz. Tylko dzięki kusznikom. Dobra. Trzy kunie. Ja mam wrażenie, że niebieskiego wcześniej nie było tutaj. Jakoś tak... Coś się zmieniło. Boże, ty, u nich niektórzy uczni i kusznicy nic nie robią, nic nie strzelają, to będzie ta powtórka. To się uda, Andrzeju. Ej, dobrze jest coś. Co jest? Ej, to dlatego, że ci nie, nie wiem już. Trzeba było im po prostu pomóc.
czasami tak jest, że wiecie, wstaniesz pewnego dnia, nagle wszystko wychodzi, jak powinno. Oho. Oj się. Przelali tutaj, a nie powinni. Czemu w wieżach nikogo nie ma? Gdzie te łajzdy się podziały? Ej, ale halo, my tu nie mamy nikogo do absorbowania obrażeń. Ale nie, no damy radę, królu, królu, żyj. Ja tu będę teraz tyle mikrować, że on przeżyje. Chciałbym wykorzystać... O, tu są halabardziści królewscy. Jakby wykorzystać te wąskie przejścia, lepiej wczytać, wiecie, save'a. I oni by tu może jakoś lepiej stanęli, to kto wie. Damy radę, jak tam biegną. Nasze konie się blokują o inne jednostki, ale trudno. Lepiej nie będzie. Ej, ale my wygrywamy to? Zobacz, tutaj jest sojusznik. Ej, no żeby króla tylko na mnie dojechali. Jak to się stało teraz? Co się stało przez noc albo kilka? Królu, nie! Ty łajzo jedna! Nie. No i się wyłożył. 16, dobra, załaduj. Tutaj się trzeba ustawić. Będzie dobrze. Może trochę za szybko to robię, rotację. Nie, dobrze. No teraz to oni tu będą stać, a stać. Te wieże są zbawienne. Znaczy, mam nadzieję. Hold the door. No i ci też wchodzą im na plecy. Fantastyczne. No i nagle... Z niczego jest obrona, jednak padłem na chwilkę, dasz radę, dzięki. Siema, Bronx. Kuszników za halabardy. No, spokojnie. Wszystko jest przemyślane. Oni idą? Boże, jak wolno. Jest jeszcze kilku tych walczących wręcz, dlatego jeszcze stoję. No i halabardy. To. Miękko. No dobra, tutaj może trochę... No, ale halo, barbarzyńcy dzisiaj. No dużo lepiej wyszło teraz. Doskonale. No miazga z was. No proste. Ej, co się stało, ty? Że nagle tak dużo łatwiej. Ej, a chwila. A nie, dobra. Wydawało mi się, że jeszcze może tu mam konie. Dobrze. I cyk, misja, koniec streama. Stream został odpalony na 19 minut. Siema, Domel. Ciągle ta misja, czy dopiero początek? No wiesz, poprzednio to było takie ubadałem. Tak, początek drugiego streama, można powiedzieć. No chyba jeszcze jedną planuję przejść. Jeżeli będzie ekonomiczna. No zobaczymy. Dobra, witamy. Sceny porażki 100 razy pokazujące się, też to pamiętam. Wojownicy z wielkimi toporami też są jednostką... Tak, topornicy też są jednostką specjalną, ty nawet nie zauważyłem. No ale to by pasowało, taki topór. Trzymaj się, Michael, pozdro, dobrej nocy. Siema, The Great Show. Tak, kunie ich zatrzymały, to się zgadza mi. Dzięki temu reszta mogła więcej zrobić, to było kluczowe. I też się wyspałem, tak. Przede wszystkim spałem, no i też do sklepu poszedłem. Także udało się. 4 godziny spędzić produktywnie. GG. No tam wiadomo, na YouTubie polecam subować, komentować, lajkować, bla bla bla.